A więc przed rozpoczęciem nagrywania chciałbym przeprosić za jedną rzecz. Wczoraj nie było odcinka z powodu takiego, że wywaliło mi internet i nie mogłem wam go wstawić. Dlatego dogrywam teraz tą wstawkę i dzisiaj wleci również odcinek o Planterze. Poza tym o Skeletronie Prime, który teraz oglądacie, jeszcze wleci dzisiaj odcinek o Planterze. No bo po prostu wczoraj nie mogłem wstawić tego odcinka, więc dzisiaj po prostu wstawię go najwcześniej rano jak mogę. Zapraszam do oglądania. A więc witajcie wszyscy w kolejnym poradniku. Dzisiaj przedstawię wam, jak pokonać Skeletrona Prime'a. Zapraszam do oglądania. A więc, zacznijmy od tego, po co tego bossa bić. No bo musi być tego jakiś cel. Bijemy go po te przedmioty, czyli w zasadzie. Mechanical Battery Pies jest to jedna z trzech części zdobywanych tylko na ekspercie. Jeżeli zdobędziecie wszystkie trzy ze wszystkich mechanicznych bossów, jesteście w stanie skraftować Mechanical Carta, czyli najlepszy wagonik w grze. Następnie maska i trofeum. W przypadku każdego bossa jest podobnie, jest i maska i trofeum. Wygląd tej maski jest taki. A trofeum, jak trofeum. Po prostu jest. Przejdźmy dalej do itemów, po jakich się bije Skeletrona Prime'a, czyli do Hallowed Barów oraz do Soul of Fright. Hallowed Bary, jak mówiłem w poprzednich odcinkach, są wykorzystywane do bardzo dużej ilości craftingów. Są potrzebne i to bardzo. W zasadzie nie da się bez nich przejść gry. I tak je zdobędziecie przechodząc grę. A robi się z nich naprawdę bardzo dobrą zbrojkę, czyli Hallowed Armor, która daje umiejętność dodżowania co 30 sekund. Czyli po prostu co 30 sekund żaden atak nie zada wam obrażeń. No i masę innych przydatnych rzeczy, niestety jest ich trochę za dużo, żebym mógł je wszystkie wymieniać, ale są one bardzo przydatne. Następnie. Soul of Fright. I powiedzmy sobie tak. Ja osobiście Soul of Frightów nie jestem zbytnio fanem. Nie robię z nich za bardzo rzeczy. No, z wyjątkiem oczywiście Nasty Prezentu na Frostmoona. Ale nie licząc tego, to za bardzo nie robię z Soul of Frightów rzeczy. No i oczywiście są craftingi takie jak Avenger Emblem, czy Drax, Pixel, do których są potrzebne wszystkie soule, no i oczywiście wtedy Soul of Frighty się przydadzą. Też można z Night Edge'em pokombinować i też jest potrzebne, ale są potrzebne również dwa pozostałe soule. Więc według mnie są to najmniej przydatne soule. No ale zapewne jakieś zastosowania do nich są i warto je zdobyć nawet dlatego, żeby bić tego Frostmoona. A więc, omówmy teraz metody przywoływania. Są one jak zwykle dwie. Pierwsza jest naturalna, czyli po prostu trzeba wyczekać, aż boss się pojawi. Pojawi się wtedy komunikat Dire is getting colder around you. Pamiętajcie również o tym, że musi być zniszczony co najmniej jeden Demon bądź Crimson Altar. Natomiast drugą metodą jest użycie przywoływaczki, którą kraftuje się z 5 sztabek żelaza bądź ołowiu, zależy co macie na świecie, 30 kości, 3 Soul of Light i 3 Soul of Night. Wtedy możecie przyzwać bossa, kiedy w zasadzie chcecie. Skeleton Prime, tak samo jak zwykły Skeletron, jeżeli nastanie dzień, rage'uje, czyli jego statystyki rosną znacząco i jest w zasadzie niemożliwy do pokonania. Oczywiście da się to zrobić, ale na pewno nie z takim ekwipunkiem, jaki posiadacie w tym etapie gry. Więc zdecydowanie bardziej polecam przyzwać go na samym początku nocy, żeby później się nie przejmować tym, że w dzień można zrage'ować. Przejdźmy następnie do omówienia areny. Arena nie różni się absolutnie niczym od areny, która była przyszykowana na Destroyera. Możecie użyć tej, których używałem również na Twinsy. Skeleton Prime nie wymaga aż tak dużo miejsca, ale jeżeli nie dajecie sobie rady, może być to też wina areny. Więc polecam ją nieco powiększyć. Może nie aż tyle co ja tu, ale jeżeli nie dajecie sobie rady ona w takim odcinku, to wtedy możecie ten odcinek dwukrotnić bądź troszeczkę mniej dobudować.
Po prostu przyda się wam taka większa mobilność. Jeżeli chcecie, możecie też dobudować kolejne piętro. Ja uważam, że taka arena w zupełności na Prima wystarczy, ale w zasadzie jak ktoś chce. A więc przejdźmy teraz do omówienia klas. Zacznijmy od Rangera. W przypadku Rangera setup nie różni się absolutnie niczym od poprzedni. Adamantytowa bądź tytanowa zbroja, deal z trombą, z holy arrowami, bądź zamiast tego Titanium albo Adamantite Repeater, te z holy arrowami, oraz Onyx Blaster z Ichor paletami, żeby nakładać ich. Akcesoria, których będziemy poza naszymi głównymi, czyli jakimikolwiek skrzydłami, Shield of Cthulhu, teraz Park Bootsami, Worm Scuffem albo Brain of Cthulhu, używać to Ranger Emblem albo Magic Weaver. Bardzo przydatne akcesoria, które pomogą wam pokonać wszystkich bossów magicznych. Następnie Wojownik, czyli klasa, której będziemy używać teraz do walki. I tak, ostatnim razem brałem tytanową zbrojkę, teraz wezmę adamantytową. Zbrojki takie same, tytanowa i adamantytowa. Więc tutaj nie ma nic do mówienia, tylko hełm się różnią, bo hełm jest na daną klasę. Broni, których będziemy używać, to Shadow Flame Knife, Amarok oraz Icicle. Bardzo przydatna kostka, z której można dosyć dobry damage zrobić, szczególnie Destroyerowi. W sumie tylko z tej kosy biłem Destroyera, więc w zasadzie to jest jedyna porządna broń na Destroyera na Wojownika na tym etapie. Mount. W zasadzie mount, czyli Gelatus Pylon. Przydatny i dobry mount. Jako hook polecam użyć Hook of Dissonance. Oba te itemy dropią z Queen Slime. Akcesoria. Jak zwykle. Skrzydełka. Shield of Cthulhu. Teraz Park Boots. Bądź buty o niższym tierze, czyli na przykład Frost Park Boots. Tego typu podobne, byleby były już co najmniej Lightning Bootsy na tym etapie. Warrior Emblem. I teraz tak. Tutaj już bym się w tym przypadku zastanowił, czy nie wziąć i Yoyobaga i Power Glowa zamiast tych dwóch itemów. Ja osobiście wolę pójść full pod damage i troszeczkę mniej defensywy, z uwagi na to, że akurat w przypadku Wojownika brakuje trochę tego damage'a, bynajmniej jeszcze później no raczej nie będzie mu brakowało, bo Wojownik na późniejszym etapie gry jest najbardziej broken klasą, ale na tym etapie jeszcze mu trochę tego damage'a brakuje, więc można zdecydowanie pójść bardziej pod damage, po prostu sklepiemy bossa szybciej, więc mniej razy, mniej będziemy mieli szans na to, że otrzymamy obrażenia. A więc przejdźmy do potek. Warf, Regeneration, Swiftness, Iron Skin, Endurance, Flask of Ichor, jakiekolwiek jedzenie, które zwiększa statystyki, polecam to już, które zwiększa statystyki znacząco, czyli Major, Life Force, potki do leczenia i Rage. Jak już wspominałem w każdym poprzednim poradniku, jeżeli macie gigantyczne problemy z bossem i nie jesteście w stanie go pokonać, wydropcie Rod of Discord. Jeden z najbardziej przydatnych itemów w grze. Pozwoli wam on teleportować się wszędzie w zasięgu ekranu. Następnie. Summoner. W przypadku Summonera jest septap dosłownie taki sam jak na Twinsy. Czyli Blade Staff, drapiący z Queen Slime, Spider Staff i Queen Spider Staff oraz cała zbrojka pajęcza z gniazda pajęczego z Spider Fangów. Cool Whip z itemów z biomu zimowego, Firecracker robiący z Wall of Flesha, Summoner Emblem oraz Pygmy Necklace, czyli itemy, akcesoria wymienne z naszymi, czyli emblemy tutaj zamienić oraz zamienić tutaj Pygmy Necklace. No i wtedy też można używać Brain of Confusion albo Worm Scuffa. Potki poza tymi, które tutaj mamy, to jeszcze Summoning Potion, no i Flask of Ichor akurat mamy. Na samym końcu Mag. Tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich klas, tytanowa i adamantytowa zbroja. Oczywiście z hełmem innym. Bronie, których będziemy używać, to Sky Fracture, które polecam używać, to Sky Fracture, Meteor Staff,
oraz Golden Shower do nakładania echoru. Golden Shower nie przyda wam się za bardzo jako broń do bicia, ale do nałożenia echoru może być dosyć przydatna. Akcesoria, Sorcerer Emblem oraz Mana Flower. Mana Flower daje to, że automatycznie będziemy używać potek many, kiedy skończy nam się mana. Dlatego zalecam używanie już potek many, które dają many 200. A więc to w sumie tyle. Pamiętajcie o użyciu stacyjek, bynajmniej na swoją klasę. To najbardziej się przydaje, ale można użyć też wszystkich. Szczególnie na przykład, kiedy bijecie z kilku rodzajów broni naraz, bo tak się też często zdarza na początku. A więc przejdźmy teraz do walki. Jak widać, Skeleton Prime jest bardzo podobny do zwykłego Skeletona. Różni się w zasadzie tym, że jest zrobiony cały z metalu, no i ma 4 kończyny zamiast 2. Co utrudnia z nim walkę znacząco, jak sami będziecie w stanie zobaczyć. Szczególnie utrudnia walkę ten laser, bo jego strzały są bardzo szybkie i w zasadzie niemożliwe do dodżowania z takiego dystansu, jakim ja teraz jestem. No i to utrudnia z nim walkę znacząco. Są dwie szkoły, że tak mogę powiedzieć, bicia właśnie. Należy nie dopuścić do takiej sytuacji, jaką ja teraz miałam. Czyli zakleszczyć się Prime'owi, wtedy kiedy się kręci. Ponieważ jest to, jeżeli nie gracie wojownikiem, to jest śmierć. To jest szybka śmierć. Wojownik jest w stanie jakkolwiek przytankować to, ale jeżeli nie gracie wojownikiem, no to jesteście już w zasadzie martwi. Jak widać, Skeleton Prime zadaje bardzo duże obrażenia i dlatego wiele osób uważa go za najtrudniejszego bossa. Ja uważam osobiście, że Twins są minimalnie trudniejsze, ale... No... Skeleton Prime też do łatwych bossów nie należy, szczególnie, że na 1-4 dostał buffy. I dlatego jest jeszcze trudniejszy niż był wcześniej. Najgorsze w jego przypadku jest to, że nie można wydaszować z jego kręcenia się, tak samo jak w przypadku Skeletrona oczywiście, Shield of Cthulhu, bo będziecie się po prostu odbijali i będziecie cały czas w środku dostawali śmiertelne obrażenia. Dlatego jeżeli Skeleton Prime zaczyna się kręcić, musicie po prostu iść w jednym kierunku, nawet jak otrzymujecie obrażenia, nie cały czas otrzymujecie obrażenia, jeżeli stoicie w nim, iść w jednym stricte kierunku, no i po prostu to wytankować. Nie ma innej metody na wydostanie się za bardzo. Oczywiście jest jedna metoda, czyli Rod of Discord, ale no ja Rod of Discord nie używam, więc jest to jedyna w zasadzie dla mnie dostępna metoda. Skeletron Prime jest bardzo podobny do zwykłego Skeletrona. Jeżeli byliście w stanie pokonać zwykłego Skeletrona, myślę, że z Prime'em sobie w miarę dacie radę. Zależy też, jak go bijecie, bo są dwie szkoły bicia Prime'a. Pierwsza to niszczenie wszystkich jego ramion. I wtedy dopiero bicie głowy, tylko że ta metoda ma jedną wadę. Tą wadą jest to, że jeżeli wstanie dzień, no to macie zasadniczo problem. Bo Skeletron Prime rage'uje, jak już wcześniej, chyba tego nie mówiłem, ale Skeletron Prime rage'uje w dzień i no możecie mieć problem dosyć duży z rage'owanym Skeletronem Prime'em. Jest on w zasadzie wtedy niemożliwy do pokonania. Dlatego zdecydowanie bardziej polecam wam go bić na początku samej nocy. Oraz nie zbijać jego kończyn, bo zajmie to bardzo długo czasu. No chyba, że gracie rangerem albo magiem, no to wtedy zajmie to stosunkowo krótko. W przypadku wojownika tego nie polecam na pewno. Jak gracie summonerem albo wojownikiem, po prostu fokusujcie jego głowę i... Tyle w zasadzie. Jeżeli będziecie fokusowali jego głowę, jesteście w stanie go bez problemu pokonać. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja byłem Daimanix. No i widzimy się w następnym odcinku poradnika o planterze. Dziękuję za oglądanie.